staliśmy się rodziną i w tej chwili straciliśmy ojca. Ja czuję, że stała się niesprawiedliwość, że stało się po prostu coś, co mieć miejsca nie powinno z czystej ludzkiej przyzwoitości. Rafał Spachacz nie będzie już pełnić funkcji dyrektora Słupeckiego Szpitala, który w czasie pandemii został przekształcony w placówkę covidową. Dotychczasowy dyrektor lecznicy uważa, że jego odwołanie odbyło się z naruszeniem prawa, a stawiane zarzuty są całkowicie bezpodstawne. Sprawę do rozpatrzenia skieruje do Sądu Pracy i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Personel medyczny nie ukrywa rozczarowania nagłą decyzją zarządu powiatu. Współpracownicy zgromadzili się przed budynkiem szpitala, aby pożegnać Rafała Spachacza i wyrazić słowa uznania względem jego pracy. 100 lat, niech żyje nam, 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. Miałem zaszczyt pracować z tak wspaniałym zespołem. Ja bardzo dziękuję wszystkim współpracownikom, całemu otoczeniu instytucjonalnemu, każdemu z rodzin pacjentów, którzy dzielili się z nami dobrymi radami. Dziękuję wszystkim medykom, którzy przeszli praktycznie suchą stopą przez najtrudniejszy etap pandemii. Czuję się w pełni spełniony. Jest mi przykro, że zostałem potraktowany, jak zostałem potraktowany, natomiast to widocznie nowe doświadczenie, które zrozumiemy dopiero w przyszłości, czemu miało mi służyć. Murem za Rafałem Spachaczem stanął personel medyczny. Zdaniem współpracowników dotychczasowy dyrektor wykonywał swoją pracę sumiennie, z oddaniem i poświęceniem. Dzięki jego staraniom szpital został dofinansowany i doposażony w niezbędny sprzęt medyczny. To jest wirtuoz i geniusz w lawirowaniu pomiędzy tymi wszystkimi przepisami, możliwościami, dotacjami, pieniędzmi z różnych źródeł, sprzętu. Nigdy szpital nie dostał tyle sprzętu i tylu dotacji, tylu różnych pieniędzy przez, ja pracuję tutaj, wstyd powiedzieć, prawie 40 lat. W związku z czym to jest naprawdę wielka pochwała dla dyrektora, przy tym on zawsze był człowiekiem. Dzisiejszy moment jest bardzo szczególny dla nas, bardzo wzruszający. Wszyscy żeśmy tu się wzruszyli, niektórzy nie kryli mokrych oczu mimo upału. Tak, to jest najlepsze porównanie, stracić ojca. Kogoś, kto był cały czas przy nas, z góry patrzył, ale wcale nie z góry, bo koło nas był. Pilnował, żebyśmy sobie nie otarli kolan, nie złamali ręki, nie wybiegli pod samochód. A jednocześnie w każdej chwili był do dyspozycji. Jeżeli cokolwiek nie wychodziło, jeżeli cokolwiek się działo, o każdej porze dnia i nocy. Starosta Słupecki Jacek Bartkowiak tłumaczy, że decyzja o odwołaniu Rafała Spachacza ze stanowiska była spowodowana rozbieżną wizją prowadzenia placówki. Doszliśmy do wniosku, że nasze koncepcje dotyczące funkcjonowania szpitala, a przede wszystkim oddania do użytku nowej części, zdecydowanie się rozmijają. Tymczasem ta nowa część, która powstała w ostatnich latach kosztem prawie 30 milionów złotych, musi być oddana do użytku. Nie może stać obok głównego budynku szpitala. Decyzji zarządu nie rozumie Przemysław Niezbecki, lekarz anestezjologii i radny, który zrezygnował już z członkostwa w koalicji rządzącej powiatem słupeckim. Zaskoczyło mnie jako radnego powiatowego z dwóch powodów. Przede wszystkim gwałtowności tego procesu, że to się odbyło tak jak się odbyło, a poza tym no ja jako radny poczułem się całkowicie pominięty w tym procesie, chociażby z tego powodu, że jestem lekarzem, jestem radnym powiatowym, natomiast żadne decyzje, tak szybkie decyzje nie były ze mną konsultowane. Rafał Spachacz został odwołany ze stanowiska w trybie natychmiastowym. Do czasu wyłonienia nowego dyrektora obowiązki powierzono Maciejowi Sobkowskiemu, dotychczasowemu dyrektorowi naczelnemu ginekologiczno-położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.